Drodzy rolnicy, dzisiaj się zbieramy, żeby podziękować dla was, podziękować za ten trud, za tą trudną pracę, którą wkładacie dnia codziennego. Chcemy z wami również cieszyć się z zebranych plonów. Chcemy wyrazić słowa szacunku i uznania waszej ciężkiej pracy, że chleba na naszych stołach nie brakuje. Rolnikiem nie staje się tak po prostu. 99% rolników staje się rolnikiem poprzez to, że otrzymują gospodarstwo rolne z dziada, pradziada, od swoich rodziców i kultywują tradycję. Tradycję rodziców, tradycję dziadków. Przekazując tą ziemię dla swoich dzieci, rolnicy przekazują dziedzictwo kulturowe, kulturę. Przekazują dobre zwyczaje, dobre obyczaje. Dlatego też ta dzisiejsza uroczystość dożynkowa jest tutaj i my to kultywujemy. I bardzo dobrze, bo się z tego wywodzimy, wychowywaliśmy się w większości w tym duchu. Praca rolnika, nie muszę mówić, jaka jest ciężka, niewdzięczna, ale to jest bardzo ważna praca. Rolnicy na co dzień się zmagają się z wieloma problemami, czy od nich zależnymi, czy niezależnymi. Takimi problemami dnia codziennego, chociażby problemy finansowe, ekonomiczne, czy też zastanawiają się nad tym, nad dochodowością swojej produkcji. Są też problemy natury od nich niezależnych. Gradobicia, ulewy, powodzie. Dzisiaj, czy w tym roku mamy kolejną suszę, drugi raz pod rząd. Te plony, jakie chcemy zebrać, no niestety one nie będą najlepsze w tym roku. Ale my jako rolnicy nie poddajecie się. Nie poddajecie się i pracujecie ciężko.